W ostatnich tygodniach na nowo rozgorzała dyskusja na temat wysokości emerytur, świadczeń emerytalnych, ponieważ powróciliśmy do obniżonego wieku emerytalnego. Co się okazuje? Według przewidywań ZUS średnia emerytura, średnie świadczenie emerytalne dla kobiet będzie o ponad 80% niższe niż to samo świadczenie emerytalne dla mężczyzn. Statystycznie kwota powinna oscylować w granicach 1540 zł dla kobiet i średnio około 2820 zł dla mężczyzn. Więc ta dysproporcja jest olbrzymia. Często pojawia się pytanie, co zatem możemy zrobić, gdzie oszczędzać, w jaki sposób tych oszczędności szukać. Dzisiaj rynek daje nam szereg bardzo różnorodnych narzędzi do tego, żeby ten kapitał na przyszłość budować. Najbardziej popularne wśród Polaków oczywiście są te najbezpieczniejsze formy lokowania, jakim są konta oszczędnościowe, lokaty w bankach, które niestety na dzień dzisiejszy no, nie mogą pochwalić się zbyt wysokimi stopami zwrotu. Można zaryzykować stwierdzenie, że tak naprawdę jesteśmy poniżej nawet rzeczywistej inflacji. Z drugiej strony giełda oczywiście wymaga wiedzy, wymaga doświadczenia, wymaga często też wyższego nakładu kapitałowego, no i czasu. Czasu, który jest niezbędny do tego, żeby to wszystko monitorować. Po drugiej stronie barykady tak naprawdę znajduje się chociażby złoto. Po pierwsze, nie wymaga zbyt dużej wiedzy, bo jest bardzo proste w swojej konstrukcji, jest bardzo wdzięczne, jest w formie fizycznej. W zasadzie w długim horyzoncie czasowym przynosi zdecydowanie ponadprzeciętne stopy zwrotu. Szczególnie fajne jest to, że inwestor, który czy osoba, która zdecydowała się uwzględnić złoto w swoim przyszłym portfelu emerytalnym, czy w aktywach, które mają ten portfel emerytalny, czy te świadczenie emerytalne na przyszłość mu zbudować, może cieszyć się zyskiem, które jest zwolnione z podatku dochodowego, więc to jest na pewno niewątpliwa przewaga. A od wieków wszyscy wiemy, że złoto doskonale zabezpiecza też wartość pieniądza w czasie. Kluczowym jest, żeby pamiętać jedną złotą dewizę wręcz. Im wcześniej zaczynamy gromadzić kapitał na przyszłość, tym mniejszych nakładów kapitałowych to wymaga. Czyli mniej musimy odkładać co miesiąc, tym samym rezygnując, nie musimy rezygnować z naszych uciech, przyjemności, a w perspektywie czasu cały czas gromadzimy środki na przyszłą emeryturę. Wcale nie trzeba być kryzysem finansowym i posiadać bardzo mocno zasobny portfel, dlatego że złoto jest dzisiaj dla każdego. Sztabka złota tak naprawdę jest dostępna już od 200 zł, w związku z tym, niezależnie od tego, czy mamy 200 zł, czy mamy 200 tysięcy, to złoto faktycznie bardzo fajnie jest uwzględnić w swoim portfelu aktywów na przyszłą emeryturę.